Cześć, ja jestem Gix, a to jest kolejny odcinek z gry Kroniki Myrtany Archolos. W poprzednim odcinku robiliśmy głównie zadanie dla Ramony, od której chcieliśmy zdobyć referencję. No i koniec końców wyrobiliśmy biednych robotników Rekona i Veigo. Ale otrzymałem referencję, także dla mnie to wygrana sprawa. Także zobaczymy, co będzie dalej. Lecimy. Jest Iona. Sprawczyni wszelkiego zła. Kradzież tego mieszka będzie trudna. Dobrze. Muszę się poduczyć kradzieży na poziomie zaawansowanym. Zobaczmy, co to za książka. Chyba jej nie czytałem. Tak jest. Miasto w ogniu, tom pierwszy. Najgorszy z tego wszystkiego był smród. Pamiętam go do dzisiaj. Nie był to jednak taki zwyczajny odór zgniłych ryb na targu, czy mizdrowanych skór gerbarskich, a przeszywający nozdrza utrzymujący się swąd zwęglonego ludzkiego ciała. Czułem go wszędzie. Na ulicach, w domach, nawet na stopniach kościoła. Rozniecony przez południowców ogień w ciągu kilku chwil zajął niemal cały port i zaczął wdzierać się do dzielnicy rzemieślników. A gdy już strawił wszystkie skrzynie i beczki z materiałami, wdarł się do koszar. Strażnicy i ochotnicy biegali od placu do kwater z wiadrami wody, ale było ich niewielu. Zbyt niewielu, by powstrzymać szalejące płomienie. I wtedy, gdy na krótką chwilę wiatr rozwiał języki ognia sięgające już baszt starego miasta, zobaczyłem go dumnie stojącego na blankach na tle świetlistej pożogi. Zobaczyłem Mendesa. Zbrodniarza i mordercę mającego u stóp umierające miasto. W zuchwałym geście zwycięstwa trzymał pochodnie w górze i podziwiał swoje dzieło zniszczenia. Na Innosa, gdybym miał wtedy przy sobie kuszę i choć jeden bełt, ten potwór dostałby to, na co zasługiwał. Miasto w ogniu, tom pierwszy. Okej, czyli gdzieś pewnie u jakiegoś handlarza będę mógł zdobyć kolejne tomy tego dzieła. Czekajcie, bo w poprzednim odcinku wykonałem jeden z listów gończych. Tak, i dorwałem Śliskorękiego. Oktaw z pewnością mnie wynagrodzi, gdy się o tym dowie. Dobrze. Szukam gostka imieniem Oktaw. To jest jakiś strażnik miejski, ale gdzie on był? Czemu tutaj nikogo nie ma? Przepraszam bardzo. Oni wszyscy śpią. Arvid, Sambor, Korum. Czego u diabła chcesz? Możesz mnie uzdrowić? Przykro mi, chłopcze. Ej, ty. Co się dzieje? Dobra, gdzie on jest? Cholera, co? Oktaw. Tutaj jest chyba Lennart. Zresztą wszyscy śpią teraz. Czekajcie, ja się przykimię do rana. O, jakie ładne kuferki. Ale tutaj na pewno ktoś zaraz przylezie, bo tak wparowałem. No, sprawdźmy. Kusza, jakiś eliksir wzmocnienia. Kurde, ale szybko teraz otwieram te zameczki. Dobra, poszło nieźle. Ciekawe, że można tak to sobie nad ranem wparować. W sumie idealna pora do włamu. Może nawet lepsza niż noc w niektórych przypadkach. Dobra, masz to coś, chłopie? To jest jakiś... Aha. Ten miecz to tylko ozdoba. Dobra, nikt nie widzi. Dobra, czy... O, tutaj jeszcze mogę. Wszyscy śpią. No po prostu idealnie. Chociaż... Lada chwilę mogą wstać. Bo już jest poranek. Dobra, później się zajmę kradzeniem. Prześpię się do
może do południa. O, już po mnie idą, czy nie? Nie, to po prostu tam gdzieś na placu trenują sobie. Winston. Dobra, może Oktaw to jest... To nie on? Tak, mam. Przyszedłem odebrać nagrodę za przestępcę. Nasza wyspa od razu stała się bezpieczniejsza. Proszę, twoja nagroda. A, dziękuję. No dobrze. Bardzo ładnie. Zobaczmy. Okej. A co miałem dla Dimy? Aha, dla Dimy to muszę wrócić do wioski Silbach. Dobra, ale to później. Kolejną osobą, do której muszę się udać po referencję, jest mag ognia Tengral, który przebywa w kościele. Jak to mag, prawda? Dobra, kościół był chyba w północno-zachodniej części, coś takiego. Jakby było mało problemów. Gdzieś tędy się tu idzie do tego kościółka. A co to za obdartus tam sobie siedzi? Włóczędzy. Cała ekipa. Dobra, zobaczmy. Okej. Jest, idę chyba w dobrym kierunku. A, dobra, już widzę ten kościół. Ale jeszcze sobie zajrzę tutaj. Ktoś tutaj mieszka? Zobaczymy. Nawet tych potraw nie mogę podnieść. Dobra, ale potrawy to mnie w sumie nie interesują. Właśnie. To jest to, czego szukałem. Na wszelki zapisik oczywiście. Okej, okay. Łuk nacięciwy. Przydatna rzecz. No dobrze. Jest i piękny kościół. Zanim tam wejdę, to jeszcze zajrzę sobie tutaj. To są jakieś chyba kwatery nowicjuszy czy coś w tym stylu. O, oczywiście też obczaję wszystko wokół, prawda? A co tutaj się pali? Jakby jakiś blask widoczny. Szczawik królewski. O, jak zwykle opłaca się szperać. To pewnie jest jakiś kominek czy coś, dlatego jest taki poblask. No, patrzcie, jakie posągi. Stół do pisania. Leczenie ciężkich ran. O! Mak ognia. Dzień Ej, dobry. Ty. Jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. Jaki burak. Dobrze, buraku. Nie to nie. Co jest na górze? Kolejny mak ognia. Ej, ty. Niestety jestem zajęty. Nie pomogę ci. Okej. Okay. Widzę, że macie tutaj dużo fajnych fantów. Ja tu kiedyś do was wpadnę. Kolejny mak ognia. O! Ten ma jakieś imię chociaż. Trimegisto. Hej! Inos z tobą. Kim jesteś? Czy barwy mojej szaty nic ci nie mówią, synu? Jestem skromnym sługą Inosa. A jeśli pytasz o moje śmiertelne imię, nazywam się Trimegisto. Znasz się na zaklęciach? Takie głupie pytania on zadaje tym magom. Inos mądrości obdarzył mnie wiedzą, dzięki której zgłębiłem najwyższe kręgi magii.
Jednak bez wiary moje zaklęcia byłyby niczym więcej jak kuglarskimi sztuczkami. Często z nich korzystasz? Nie używam zaklęć na co dzień, ale wiem, że gdybym poprosił, mój pan odpowiedziałby na moje wezwanie. Trudno jest zostać magiem? Tylko wąskie grono nowicjuszy zostaje magami kręgu ognia. Zanim to jednak nastąpi, kandydaci muszą wykazać się trzema cnotami. Silną wiarą, głęboką mądrością i niezłomną wolą. Potem są poddawani długim i dokładnym próbom, podczas których sprawdzane są ich zdolności magiczne. A jeśli przez lata służby pokornie wypełniają wolę pana, mają szansę dostąpić zaszczytu noszenia szat takich jak te, które mam na sobie. Jesteś arcymagiem? Z woli i nosa tak się stało. Wow. Ten tytuł to wielki dar, ale i równie wielka odpowiedzialność. Każdego dnia dziękuję panu za łaskę, jaką mnie obdarował i modlę się o siły, abym dalej mógł mu służyć u boku pozostałych członków Najwyższej Rady. Okej. Okay. To jest arcymag. A co to było? Złoty puchar. Kurde, bogaci są. Jakieś mieszki. A właśnie, a propos. Przypomniało mi się, że mam mieszek nierozpakowany. A z kasą krucho. Okej, jeszcze jakieś kołczany. Z bełtami. No dobrze. Muszę ich tutaj kiedyś odwiedzić w nocy. Mają fajne przedmioty. Wszędzie jakieś eliksiry, jakieś zaklęcia. Runar. Hej. Paladyn. Wow. Pierwszy paladyn, jakiego spotykam w tej grze. Witaj. Witaj, nieznajomy. Co cię sprowadziło do mnie, początkującego paladyna? Nie, początkujący. Jeśli mogę spytać, co robisz na tej wyspie? Nie powinieneś walczyć na froncie z orkami? Jeszcze przyjdzie czas, kiedy mój miecz zgładzi tabuny tych bestii. Przysłano mnie tutaj tabuny. Z arcyważną misją. Ale snop. Misją? Wybacz, ale nie mogę ci zdradzić szczegółów. Powiedzmy, że szukam czegoś bardzo ważnego. Ważnego na tyle, że może odmienić losy wojny. Okej, nosa. Co możesz mi powiedzieć o paladynach? Jesteśmy najlepszymi spośród wszystkich wojowników Inosa. Zajmujemy się ochroną jego kapłanów, magów ognia oraz walką z pomiotami Beliara. Gdyby nie nasze działania, wojna już dawno byłaby przegrana. Módl się do Inosa, by ciągle dawał nam siły. Co możesz mi powiedzieć o królu? Robar II jest mądrym władcą, którego rozkazy wypełniam z największą ochotą i dumą. Gdyby nie on, nie mielibyśmy szans w wojnie z orkami. Podczas swojego pobytu na Archolos dbam o to, by obywatele mówili o nim z należytym szacunkiem. To niesłychane, jak wielu tutejszych ośmiela się krytykować jego działania. Jak życie? Tak, jak w przypadku każdego paladyna. Przepełnione łaską Inosa i wolą do walki z pomiotami Beliara. No dobrze. Okej. Czyli nie było tutaj gościa, którego szukam. A ty? Aha, podróżnik. Po prostu podróżnik. Dobra, z tym gościem później pogadam. Czy to Petra? Nie. Mylor. Inosy! Złote Inosy dla każdego! Kup jednego, wygraj drugiego! Co? Młody chłopcze, może chcesz wprowadzić odrobinę boskiej mocy naszego pana do swojego domu? Oferuję szeroki wybór posążków Inosa na każdą kieszeń. Nie mam domu. Nie mam domu. Nic nie szkodzi, proszę się nie martwić. Posiadam sporo mniejszych figurek, idealnych na każdą podróż. Ile sobie liczysz za patrzcie, jedną z tyłu figurkę? To ludzie to wychodzą chyba ze trzy. To kości i materiału. Proszę, spójrz na moją ofertę. Na twoją ofertę?
Najpierw spojrzę na twój mieszek. Złoty innos i stara moneta. Pohandlujmy. Patrzcie, ile ma tych innosów. Srebrnych, złotych, brązowych. Jak leci? Bardzo dobrze. A będzie jeszcze lepiej, jeśli zaopatrzysz się w któryś z moich posążków. Człowieku, wiesz, ile ich ukradłem. Jeśli w twoim sercu jest innos, jeszcze wrócisz. Trochę mi to śmierdzi. Patrzcie, wszyscy z mszy wracają. Fajna opcja. Okej. O, kolejny paladyn. Kandak. Przeklęci handlarze! Wszystko zamienią w zysk, żeby tak bezczelnie, pod samym kościołem, sprzedawać figurki naszego Pana Jedynego. Toż to skandal! Co to za pancerz? Skąd ty się urwałeś, chłopcze? Jestem królewskim paladynem. Kandak się zwę. Nigdy nie widziałeś żadnego z nas? Nie miałem okazji. Pochodzę z niewielkiej wysepki i jakoś nie byliście skorzy do jej odwiedzenia. Widocznie nie było takiej potrzeby. Jeśli masz coś do powiedzenia, to streszczaj się. Przeszkodziłeś mi w modłach. Nie podoba ci się Archolos? Gdyby wyspa mi się nie podobała, już dawno skoczyłbym z klifu. Niektóre miejsca są tutaj naprawdę urokliwe. Szczególnie stare miasto, które zbudowano w pięknym stylu. Ech, gdybym trafił tu w innych okolicznościach, pewnie potrafiłbym docenić piękno również innych części wyspy. W innych okolicznościach? Całe życie służyłem wiernie mojemu zakonowi. I oto co dostałem na stare lata. Norę, w której mam doczekać końca swych dni. Ale nie będę cię zadręczał moimi problemami. Opowiesz mi o paladynach? Mogę o nas opowiadać całymi dniami. Ja i tak nie poruszę nawet połowy kwestii. Masz tyle czasu? Wystarczą mi najważniejsze fakty. Oczywiście. Po co poszerzasz horyzonty? No tak. Skoro można zadowolić się paroma zdawkowymi informacjami. Dobra. Musisz wiedzieć, że zakon paladynów powstał wiele lat temu na polecenie samego Innosa. Historycy ciągle się spierają, kto wykonał jego wolę, ale najczęściej się przyjmuje, że założyciel Królestwa Myrtany, Robar I. Każdy członek zakonu musi mieć czyste serce, być odważnym, cnotliwym i gotowym do oddania swego życia w imię Innosa, by dobrze spełniać wolę naszego Pana. Przechodzimy długotrwały trening, podczas którego uczymy się walki różnorakim orężem, głównie mieczami oraz posługiwania się podstawowymi czarami. Cóż mogę powiedzieć więcej? Na dłuższą lekcję historii, jak sam stwierdziłeś, nie masz czasu. To mi wystarczy, dziękuję. Jak się mają sprawy? Archolos wymaga jeszcze sporo pracy, jeśli chodzi o krzewienie wiary w Innosa. Ale nie ustanę w swych wysiłkach. No dobrze, panie Kandaku. Dziękuję za ten wykład. A złożę sobie ofiarę. Innos zwiększył moje punkty trafień o dyszkę. Dziękuję. Podoba mi się to, że w tej części naprawdę opłaca się dawać te ofiary. O, tu jest kolejny. Czy jemu też będę mógł dać ofiarę? W sumie zastanawiam się, jak to działa. Czy to jest tak, że raz na jakiś czas można dać? Tak. Chyba tak. Myślałem, że może raz na kapliczkę, czy coś w tym stylu. Dobra, jest tutaj coś ciekawego. O, okej. To jest ten murek, który widziałem wtedy w poprzednim odcinku, jak sobie płynąłem. O, proszę. Widzicie? Ja byłem na tej skale tutaj. I to jest ten murek, który widziałem. No dobra. Okej. Udało się zgarnąć jakieś zwoje. No to wchodzimy do środka. Spory ten klasztor nawet. Przepraszam, to nie jest klasztor, tylko kościół. Nowicjusz.
O, jest i gość, którego szukamy. Hej! To bardzo dziwne. Witaj, magu. Witaj, młodzieńcze. Przepraszam, zamyśliłem się. Przyszedłeś oddać hołd naszemu panu? A może chcesz wspomóc naszą biedną i skromną wspólnotę? Oczywiście, że biedną. Tak jak i u nas. A pokaż najpierw towarki. Co ty tutaj masz? Esencje many. Święty płomień. Okej, święta strzała. Błogosławiony kontynent tom pierwszy. Potęga boskiego światła. Runa teleportująca do kapliczki Innosa w mieście Archolos. Ja chyba mam tę runę. Czekajcie, kupię sobie te książki. O, sporo kasy na to wydaje, no ale cóż. Zapiszę sobie i sprawdzę, czy... Bo nie wiem, czy mam tę runę, czy nie. Pohandlu... A, widzicie, nie miałem. Dobra, to fajnie. Chciałbym dowiedzieć się więcej o waszym bóstwie. Naszym bóstwie? Innos to najwspanialsze ze Świętej Trójcy. Przyjaciel i obrońca gatunku ludzkiego. Wszyscy jesteśmy mu winni hołd i modlitwę za umiłowanie naszego gatunku. Ani Adanos, ani tym bardziej Beliar nie zasługują na naszą wdzięczność tak jak Innos. Powinno być to dla ciebie oczywiste. Chyba nie jesteś zbyt religijny. A co będzie, jak powiem, że jestem wyznawcą Adanosa? Jestem wyznawcą Adanosa. Sługa Boga Równowagi. To nie najgorszy wybór, aczkolwiek nie rozumiem, jak człowiek może kochać bóstwo, które chce utrzymać całe społeczeństwo na jednym poziomie. Po co w takiej sytuacji być ambitnym? Po co się starać, skoro zwykłą modlitwą możesz dostać tyle, ile inni ciężko pracujący ludzie? Adanos kocha wszelkie życie i opiekuje się wszystkimi bez wyjątków, nie tylko tymi, którzy popisują się wielkimi czynami, by zwrócić na siebie patrzcie. Jego uwagę. Pewnie właśnie dlatego mnie, jako zwykłemu, szaremu człowiekowi, jest z nim po drodze. Postrzegasz całą kwestię jako bardzo płytką. Gdybyś poświęcił teologii więcej czasu, przyznałbyś mi rację. Ciekawe, co by było, gdybym powiedział, że jestem wyznawcą Beliara. By mnie spalił, czy coś? Czy co? Chcę to sprawdzić. Wczytam. O, dobra, zobaczymy. Jestem pokornym sługą Beliara. Jestem pokornym sługą Beliara. Przestań bluźnić! Nie tu, w tym świętym miejscu. Beliarowi służą prymitywne istoty i zniewoleni przez jego potrzeby nieszczęśnicy. Módl się, żeby nigdy nie spotkał się tak okrutny los. Ale się wkurzył. No dobra. Opowiedz mi o magii. Magia jest najwspanialszym i zarówno bardzo niebezpiecznym darem, jaki ludzie otrzymali od bogów. Każdy, nawet najbardziej niewinny i lichy, posiada ten dar, ale nie każdy wie, jak z niego skorzystać. Chcesz powiedzieć, że ktoś taki jak ja mógłby zostać magiem? Czysto teoretycznie, nawet goblin mógłby władać magią. To ciekawe. Nie jest to sztuka, która przychodzi sama. Aby rzucić choćby najsłabsze zaklęcie, potrzeba wiedzy i skupienia. Ponadto nie każdy ma taki sam potencjał magiczny. Najpotężniejsi spośród moich braci odznaczają się wielką cierpliwością, determinacją i mądrością. A to cechy, które posiadają nieliczni. Czy mógłbym dołączyć do magów ognia? W zasadzie mógłbyś zostać nowicjuszem. O ile jesteś gotowy do opuszczania Archolos na zawsze? Dopiero co tu przybyłem i na razie nie chcę się nigdzie wybierać. Dlaczego musiałbym to zrobić? Magowie ognia szkolą swych następców jedynie w odpowiednich klasztorach. Najbliższy z nich znajduje się na wyspie Korinis, dość daleko stąd. Oj tak. To ciężka i długa wyprawa, więc wątpię, byś podczas wojennej zawieruchy był w stanie dotrzeć tam samodzielnie.
Za niecały rok sam będę musiał tam wyruszyć. Mógłbym cię wziąć ze sobą, o ile zdołasz zebrać odpowiednią sumę pieniędzy. Każde z nowicjuszy musi złożyć odpowiednio wysoką ofiarę. Wiem. Ile ona wynosi? 1000 sztuk złota i 1 owca. To trochę powyżej moich możliwości. Poza tym nie mogę opuścić wyspy. Mój brat zaginął. Przykro mi to słyszeć. Chociaż w ciągu roku może wiele się wydarzyć. Przyjdź do mnie za parę miesięcy. Kto wie, może zmienisz zdanie. Za parę miesięcy to mi się gra skończy. Drogi panie. Może mógłbym coś dla ciebie zrobić? Pomyślmy. Masz może dobry kontakt z rówieśnikami? Z rówieśnikami? Możesz powiedzieć wprost, do czego zmierzasz? Wielmożny Lord Hagen z Najświętszego Zakonu Paladynów przysłał nam 2 swoich rycerzy na Archolos. Jeden z nich to Kandak, światły wiekowy człowiek, zasłużony w boju jak nikt inny. Drugi to młody Runar. Nie wiem, jakim cudem został paladynem w tym wieku. Niech zgadnę. Syn bogatego szlachcica. Cóż, z tego co mówił Kandak, jest synem kogoś z dworzan w Węgardzie. A przysłano go do nas w ramach kary. Nie wykonywał poleceń swojego przełożonego. Chcesz, bym dał mu nauczkę? Co? Nie, skąd? Choć młody i niedoświadczony, królewski paladyn zabiłby cię, nim zdążyłbyś dosięgnąć miecza. Runar od jakiegoś czasu poszukuje pewnej boskiej relikwii. Ma wręcz obsesję na jej punkcie. Tłumaczyłem mu, że nie ma na Archolos czegoś takiego, ale on jest święcie przekonany, że jej znalezienie to jego przeznaczenie. Może ty byłbyś w stanie przemówić mu do rozsądku. Prędzej posłucha kogoś w podobnym wieku niż starego wiekiem przełożonego. Te herezje szkodzą nam wszystkim, a nie chciałbym rujnować jego kariery, zanim się jeszcze dobrze nie zaczęła. Okej. Jak mam to zrobić? Przekaż mu, że ta relikwia nie ma tak naprawdę żadnej mocy. Wtedy sam zrozumie, że był w błędzie i wróci do pożytecznych czynności. Dobrze, porozmawiam. Zobaczcie, pada w środku kościoła. W zamian oczekuję, że szepniesz o mnie dobre słówko u skryby Mateja. Wystawię ci odpowiednie dokumenty. Słowo maga ognia jest wiele warte u królewskich dostojników. W takim razie idę się z nim zobaczyć. Gdzie go znajdę? Runar lubi ćwiczyć walkę przed naszą plebanią. Na pewno go poznasz. No dobrze. Nowy quest, wola nieba. Zobaczmy, co masz tutaj w książkach. Doświadczenie plus 50 mana plus 2. Tyś mieczem świetlistym mroki Morgradu rozpraszasz. Tyś tarczą płomienną pałacu potęgi strzeżesz. Tyś podróżnym gwiazdy nocą rozpalasz. Tyś prawych nagradzasz, a upadłych karzesz. Tyś wiecznym światłem, które nigdy nie zgaśnie. Okej. Okay. Jakiś religijny mambo jumbo. Zobaczmy dalej. Doświadczenie 50, punkty trafień plus 5 dostałem. W godzinę pierwszą dziękujemy ci za życie. W dzień jasny chwalimy twoje słowo. W noc czarną do ciebie zanosimy prośby. Ostatnim tchnieniem tobie polecamy duszę. Tyś początkiem i końcem pierwszym i ostatnim. Ogniem oczyszczenia. Ciekawe. Wow. Nieźle wygląda ta kaplica. Dobrze, jeszcze zanim pójdę do tego gostka, to przeczytam sobie jakieś książki. Także jeżeli was to nie interesuje, to możecie oczywiście sobie kawałeczek przewinąć, a czasem, a nawet spory kawałek, bo zamierzam przeczytać cały przewodnik obcokrajowca. Zobaczmy, tom pierwszy, wprowadzenie. Nie, nie licz na to, że opiszę ci ze szczegółami, jak trafiłem na Archolos. Opowieść ta brzmi równie niesamowicie, jak żałośnie, a tak się składa, że mam reputację, o którą muszę dbać. Jakkolwiek łaskawe wiatry przywiały mnie z odległego południa do tej egzotycznej krainy na północnym wschodzie Morza Myrtany. Gdyby nie kontrakt z zaprzyjaźnioną rodziną kupiecką, prawdopodobnie nie miałbym tu czego szukać. Ba, zgaduję, że miejscowi nie wpuściliby mnie nawet do portowej tawerny. Archolos to stary kraj z bogatą historią, o czym rodowici mieszkańcy często i chętnie przypominają. Obcy nie są tu raczej mile widziani, zwłaszcza ci bez grosza przy duszy i przybysze z wysp południowych.
Jeśli jesteś południowcem, masz problem. Jeśli jesteś biednym południowcem, masz podwójny problem. Pamiętam, że czytałem akurat ten tom pierwszy. Ale dobra, lecę dalej. Jeśli jesteś biednym południowcem, masz podwójny problem. Los w życiu nie szczędził mi złota, więc przynajmniej brak dachu nad głową i śmierć z głodu nie były mi groźne. Korzystając z chwili wolnego, postanowiłem skreślić parę słów o wyspie i jej mieszkańcach. Kto wie, może dzięki nim oszczędzisz sobie paru problemów. Ciekawe? Ciekawe, jakich problemów? Tom drugi, miasto. Pierwszym i najbardziej oczywistym punktem mojej podróży było miasto. Prawdę mówili żeglarze o rozmiarach tej aglomeracji. Jest to ogromna. Jest jej niezliczone uliczki, przejścia, arkady i wiadukty z pewnością przyprawią cię o niemały zawrót głowy. Bez względu na to, czy jesteś tu od niedawna, czy nie, radzę ci kupić mapę u miejskiego kartografa Ludwiga z zaznaczonymi na niej kluczowymi punktami kierunkowymi. Jeśli mimo to się zgubisz, zapytaj o drogę któregoś z końców gildii kupieckiej Araxos. Zaprowadzą cię gdziekolwiek zechcesz, rzecz jasna, jeśli wcześniej rzucisz im parę monet. Archolos to miasto wielu możliwości, ale równie łatwo jest tutaj zarobić ostrzem pod żebro, jeśli nie zachowasz nienależytej ostrożności. Gdy już przebijesz się przez tabuny robotników i biedaków w porcie, wstąp na kwaterkę piwa do Syreniego Lamentu. Helga, właścicielka tawerny, co prawda podaje paskudne piwo, ale jest też chodzącą skarbnicą plotek i informacji. Najważniejsze, znajdź sobie robotę. Choćby to było przenoszenie beczek z przegniłymi rybami, w tym mieście trzeba pracować. Inaczej prędzej czy później wylądujesz na ulicy, a stamtąd prostą drogą trafisz do dzielnicy biedoty. A możesz mi wierzyć, nie chcesz tam trafić. Fajny opis. Tom trzeci, wieś Silbach. Przygotuj się na to, drogi czytelniku, że mieszkańcy tej wioski są tylko trochę milsi od stada rozzłoszczonych ścierwojadów. Będą się na ciebie gapić spod łbów, pluć pod nogi i grozić pięściami, zwłaszcza Gabriel. Dzień i noc pilnuje jakiejś zabitej dechami budy, niczym ściekły pies kawałka zgniłego mięsa. Miałem wrażenie, że nie obił mi twarzy tylko dlatego, bo nie chciał później słuchać lamentu zarządcy. Albin, starszy wioski, jest głosem mieszkańców Silbach. Dlatego nie spodziewaj się z jego strony gorącego powitania. Zanim pozwoli ci się odezwać, wydeklamuje całą litanię praw i obowiązków. Jeśli chcesz żyć z nim w zgodzie, lepiej żebyś wziął sobie do serca jego słowa. To surowy człowiek, ale ceni sobie u ludzi ciężką pracę. Zaimponuj mu, a zdobędziesz jego szacunek. Zatrzymałem się w gospodarstwie Bastiana i nawet dostałem tam ciepłą strawę. To chyba najporządniejszy człowiek, jakiego spotkałem w wiosce. Dba o swoich gości bez względu na to, kim są i skąd pochodzą. Byleby mieli czym zapłacić. Pomógł mi z miejscowym pijaczkiem Rickiem. Gdyby tego nie zrobił, jestem pewien, że trafiłbym w dyby. Jeśli uda ci się przetrwać w Silbach, jak słowo daje, przetrwasz gdziekolwiek na tej wyspie. A racja. Osady rybackie, tom czwarty. Po dotarciu do Archolos poprosiłem przewoźnika, by wysadził mnie na północno-wschodniej plaży zwanej przez miejscowych Bursztynowym Wybrzeżem. Z początku facet trochę kręcił nosem, ale parę dodatkowych monet załatwiło sprawę. Wszystko byle nie płacić tego horrendalnego cła. Gdy tylko zszedłem na ląd, pracujący na brzegu rybacy obrzucili mnie przychylnymi spojrzeniami. Wszyscy oprócz Duncana. Mężczyzna poczęstował mnie grogiem i zaproponował, że ukradkiem zabierze mnie do portu. Odmówiłem z rozsądku, choć brzmiał na uczciwego człowieka. Zupełnie odmienne wrażenie odniosłem, rozmawiając z ludźmi na zachodnim wybrzeżu. Zarządzana przez Zacharego osada zwana Ustroniem Żeglarza, tu tutaj byliśmy, to prawdziwa oaza spokoju. Tamtejsi rybacy, dawni marynarze mertańskiej floty, żyją z dnia na dzień, parając się prostym, ale uczciwym rzemiosłem. Zachary to człowiek z zasadami, pokładający dużą wiarę w literę prawa. Ma też niemałą wiedzę o historii. Jeśli znajdziesz chwilę, przysiądź przy jego ognisku i posłuchaj paru opowieści. Jego dobrym znajomym jest niejaki Harold. Facet żyje ze zbierania i sprzedaży różnych drobiazgów, wyrzucanych na brzeg przez fale. Choć większość z tego, co ma, to rupiecie, czasem można natknąć się u niego na niejedno cudeńko. No dobrze. Przeczytałem na razie 4. 4 z 8 tomów. Hej! Te 4 zamierzam sprzedać od razu.
Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. A czekajcie, muszę tę runę kupić raz jeszcze. A widzicie, bym zapomniał. Okej. Dobra, później przeczytam resztę, bo tam też są informacje na temat miejsc, w których nie byłem. Przejdę się jeszcze tutaj na ten cmentarzyk. Marcello pierwszy tutaj leżał. Tutaj jakiś gabor. O. Grabarz. Hej. Jak życie? Kolejny dzień, kolejny trup. I tak do ustranej śmierci. Prosta odpowiedź. Jak ci idzie twoja praca? A co tu gadać? Parę ruchów łopatą i porobione. Nieboszczyki przynajmniej leżą spokojnie. Nie wiercą do się, czasu. Nie narzekają. Byłoby jednak łatwiej, gdyby nie te cholerne hieny cmentarne. Hieny? Hieny? Ano hieny. Przyłażą tu po zmroku i wykopują ciała. Jeden beliar wie, co później z nimi robią. Najgorsze jest to, że nawet dołów nie raczą zasypać z powrotem. Od dawna macie z nimi problem? Problemy były zawsze, ale ostatnio stają się cholernie nieznośni. Kościół myśli, że to robota kultystów. Ale jak dla mnie to bzdury wyssane z palca. Okej. Jak życie? Nie bój nic, chłopczyku, gdybyś przypadkiem kipnął, będziesz w dobrych rękach. Spoko. Miły gość. O, zdrajca Moreterius tutaj leżał. Graven. Okej. Patrzcie, są puste mogiły. Bill, Sir Charles, Patrick. O, zobaczcie, tutaj jest ten Kintarou, czyli ten gość z książki, z opowieści. Ciekawe, czy mogę łopatą tutaj rozkopać jego grób. Nie. To bardzo ciekawe. Slate. Knup. Co? Knup to ten koleś, który rządzi drwalami. Konrad Sperling, ślusarz. Walbrych. Co tutaj mamy? Stara moneta. Ciekawe. Ciekawe, czy będzie jakiś quest z tym. Z tą kaplicą. O! Zobaczcie, tutaj była runa teleportacyjna. Nie, to lodowa strzała. Okej. Okay. Już się bałem, że zapłaciłem niepotrzebnie. Wiecie co, ja sobie tutaj spróbuję przesiedzieć na ławce. To za daleko. Ciekawe, czy w nocy rzeczywiście te hieny cmentarne się pojawią. Patrz, to są nowicjusze. Teraz zobaczymy. Czy tutaj ktoś szpera? Tak, grabarz sobie siedzi. Zobaczcie. W dzień pracuje, a w nocy siedzi, kurde, w jakiejś kaplicy, oczywiście na cmentarzu, i żłopie piwo. Czy ja mogę tutaj wyskoczyć? Mogę. Okej. Dobrze. Pozbieramy jakieś fanty. O, tam coś leży. Święty wstrząs. Minutko. Okej. O! Tutaj jest, wiecie co, tu jest sekret. Ha! Tak. Tak jest. Czytałem o tym kiedyś we wpisie na Steamie. Zobaczmy, co jest w tych kuferkach. Cholera. Sekret.
srebrny naszyjnik, srebrny talerz i srebrny puchar. Ha, a co w drugim? Złoty naszyjnik, złoty talerz i złoty puchar. Ale kozacko. Patrzcie, jak się błyszczy. Nice. Ha. A właśnie, to jest jeden z sekrecików, proszę ja was. A mogę tam wejść wyżej? A wejdź wyżej, proszę cię. Srebrny puchar. Trochę tutaj ciemno, co? No wleź tam. Jejku. No. Dobra, jestem. O, ale mi się tutaj troszeczkę przycięło. Ach. Wiecie co? Tutaj jest kolejny sekret. I też pamiętam, że o nim czytałem. Zapiszę sobie. W razie gdybym nie znalazł tego sekretu, to oczywiście wczytam. Ale zobaczymy. Może mi się uda. Wczytałem jednak grę. Okazuje się, że tam na górze jest rzeczywiście sekret. Jest tam gość o imieniu Brat, z którym można pogadać i dostać jakieś doświadczenie, ale nie wiadomo czemu w rozdziale drugim on się jeszcze nie pojawia. Także na pewno do tego sekretu wrócę, ale myślę, że po prostu pod koniec gry będę się zajmować takimi rzeczami i wtedy sobie zobaczymy, o czym mówiłem. No dobra. Wracając do questa, muszę iść do Runara i z nim porozmawiać. A w sumie to już mi ta pochodnia niepotrzebna. Cholera, co się dzieje? Cholera, co się dzieje? Cholera, chcę z tobą pogadać. Cholera. Podobno szukasz jakiegoś artefaktu. Ten Graal cię przysłał? Ten głupiec nie rozumie powagi mojego zadania. Co ci niby powiedział? Że mam zaprzestać swoich poszukiwań. Dokładnie to. A zobaczmy te opcje. Mam ci pomóc w tej świętej powinności. Tak powiedział. Cudownie. Przyda mi się pomoc. Spokojnie. Pamiętaj, że ja też chcę coś na tym zyskać. Nie pozwolę ci zgarnąć całej chwały. Powiedz, czego konkretnie poszukujesz. Artefaktu Inosa, oczywiście. Czegoś o wielkiej mocy. Czegoś, co sprawi, że będę niepokonany w boju. Przed kościołem stoi imponujący straganik. Dlaczego nie kupisz czegoś tutaj? To nie są prawdziwe artefakty. Zwykłe śmieci dla prostaczków. Nie mają żadnej mocy. Skąd pomysł, że może się to znajdować na Archolos? Błogosławiony mag ognia Vergilio przed wiekami dzięki mocy Inosa pomógł królestwu zdobyć wyspę. Musiał coś po sobie pozostawić i właśnie to chce znaleźć. Świetnie, ale to nie zmienia faktu, że nie wiemy, gdzie zacząć poszukiwania. Jest jeden trop. W mieście znajduje się handlarz, który twierdzi, że jest w posiadaniu boskich artefaktów. Niestety nie wiem, czym konkretnie dysponuje, bo na mój widok zawsze daje nogi za pas. Ta świnia na pewno coś ukrywa. Musisz się dowiedzieć, co. Gdzie znajdę tego cudownego kupca? Prowadzi sklep pod nazwą Złote Wrota. Znajduje się w tutejszych slumsach. Nie marnuj więcej czasu i ruszaj, przesłuchaj go, on na pewno coś wie. No dobra. Mam tylko nadzieję, że ten Graal się nie wkurzy. Cholera, co się dzieje? Że mu pomagam z tym. Miałem raczej mu to wybić z głowy, nie? Ale zobaczymy. Ale zanim się tam udam, to jeszcze sobie tutaj pomyszkuję, tak jak obiecałem. Bo oni tu mają bardzo fajne fanty. Tak, każde jabłko, wszystko zbieram.
ale tu mają rzeczy. Tak jest, siarka, światło, kwarce, menzurki, skała krystaliczna, szynka, ser, wszystko biorę. Każdą pierdołę. Brązowy innos. Wiadomo. Dobra, gdzie są? Gdzie są skrzynki? Fala ognia. Wow. To jest dopiero czar. To zapewne pamiętacie. O, złoty innos, cyk. Pucharek. Wszystko biorę. Okej. Dobra. Trzeba zapisywać, żeby wszystko nie poszło się... No wiecie co. Tylko... To będzie dobre, to się zawsze przyda do gotowania. Rum. Winko. Wszystko biorę jak leci. Głupie jest to, że po zakończeniu włamywania ja właściwie mogę po prostu wstać i wyjść z domu. Nie dziwi ich to, że widzą kolesia jakiegoś w środku nocy, a potem okazuje się, że nie ma połowy ich rzeczy, nie? Przeczytam sobie jeszcze tę książeczkę. Zanim gwiazdy zawisły nad nieboskłonem, góry wypiętrzyły się i morza dźwignęły się z przepastnych otchłani świata. Nieprzebrana ciemność królowała nad wszelkim istnieniem, a panem jej był Beliar, zwodziciel i niegodziwiec. Przez 1000 lat przeklęty władał Morgradem, światem i niebiosami, oferując ludziom nieskończone dary. Zaślepieni rządzą bogactw, jeden po drugim wpadali w sidła kłamcy, stając się jego niewolnikami. Jednak lamenty człowieka doszły do uszu Innosa, który swym świetlistym mieczem rozciął wstęgę wiecznej pustki i rozproszył mrok. Gorący blask jego ostrza stopił najczarniejsze serca, a zbłąkanych ludzi sprowadził znów na drogę światła. Lecz wówczas mroczny przywołał na świat bestię, która na powrót zatruła ludziom serca i ciemność zawisła nad nieboskłonem. Ale Pan Światła nie pozostawił człowieka w potrzebie i wytoczył ponad chmury świetlistą tarczę, która po dziś dzień przynosi nadzieję strapionym. Dobrze. Ciekawa lektura. Dobra, czy tutaj na pewno nikt się nie obudzi? O paluszkach. Kurde, z tym pierścieniem to jestem niepokonany. O kurde, jakiś schemat na miecz, gdzie trzeba mieć mistrza. Jezu, obrażenia sieczne 180. Ja pierdzielę. Czyli co, tutaj nie ma limitu na siłę? On wymagał siły chyba 155 czy coś. Tak tylko przelotnie zwróciłem uwagę. Pełnia życia. Co za eliksir. Ale się tutaj obłowiłem. Regał na książki. Co tutaj mamy? Dobra, to już czytałem. Coś tam o alchemii. Tu było napisane coś o alchemii. Wiadomo. Pełnia many, puchar. Mieszek. Ach, tutaj jeszcze był mieszek, pamiętam. Jak tutaj byłem wcześniej, to widziałem gdzieś ten mieszek właśnie. Jest pod stołem, go schował dziad. Spryciarze. Myśleli, że ukryją przede mną tego mieszka. Ten mieszek, przepraszam. Dobra. Kula ognia. Ale hajsu, ale rzeczy. No normalnie. Jeszcze tylko na chwilę się przejdę do tego drugiego pomieszczenia.
bo nie jestem do końca pewien, czy tutaj wszystko na pewno zgarnąłem. Jak widzicie, lubią sobie te mieszki gdzieś skitrać, tak w rogach. Dobra, ale chyba nie. Chyba wszystko. Tutaj w rogu. O, wiedza magiczna, krąg pierwszy, tom trzeci. Dobrze. O, nie mogę sobie tak spaść, gdy się skradam. Dobra, wstaję. No dobra, sprawdźmy te mieszki. Sporo tutaj dobroci się udało zebrać. 50 i 100. Dobra. W takim razie włam uważam za bardzo udany. No dobra. Idę teraz do tego handlarza, o którym wspominał ten paladyn. Zobaczymy, czy ma ten artefakt. W ogóle, czy on wspomniał, co to za artefakt? Znowu dałem się wciągnąć w jakąś absurdalną historię. Paladyn Runar polecił mi przesłuchać handlarza sprzedającego boskie artefakty. Jego sklep nosi nazwę Złote Wrota i znajduje się gdzieś w jednej dzielnicy. No dobrze. Zobaczymy. Coś tam na pewno będzie chciał wcisnąć, ale czy to będzie artefakt? Wątpię. Cholera! Szukam czegoś związanego z Innosem. Widzę, żarliwy wyznawca najwspanialszego z bogów. Daj mi sekundę, gdzie ja to miałem? O, jest. Wspaniały kamień zwany... okiem... okiem Innosa. Okiem Innosa? A co owe oko robi? Oko? No, widzi. Znaczy się, widzi przeszłość i przyszłość, dzięki czemu można uniknąć licznych zagrożeń. Wymaga to jednak modlitwy i skupienia. Kończ z tą farsą. Sprzedajesz bezużyteczne przedmioty i liczysz, że jakiś idiota da się nabrać na ich boskość? Ależ młodzieńcze, prawdę mówię. Musisz tylko przetestować jeden z moich artefaktów, a od razu zmienisz zdanie. Dosyć. Jeśli nie chcesz, żeby magowie zarówno kręgu wody, jak i ognia zainteresowali się bliżej twoją działalnością gospodarczą, to pomożesz mi w jednej sprawie. Spokojnie, spokojnie. Po co od razu zawracać głowę magom? Przecież to bardzo zajęci ludzie. Oczywiście. Jak mogę ci pomóc? Pewien paladyn jest przekonany, że któryś z twoich artefaktów uczyni go niepokonanym w boju. Mówisz o tym szalonym wypierdku? O bogowie! Gonił mnie jak sam Beliar ze 20 razy. Muszę się dowiedzieć, czy twoje oko Innosa cokolwiek potrafi. Tylko coś naprawdę wyjątkowego byłoby w stanie zrobić na nim wrażenie. Fakt, paladyni są bardzo wybredni. Tu potrzeba magicznego rytuału. Okej, brzmi ciekawie. Zamieniam się w słuch. Plan jest bardzo prosty. Przyjdziesz z nim o północy pod kapliczkę Innosa, zaraz za wschodnią bramą. Aby moc oka się uaktywniła, trzeba przeprowadzić specjalny rytuał ognia, do którego konieczna jest obecność prawdziwego paladyna. Nie brzmi to zbyt zachęcająco. Ty chcesz się pozbyć problemu z paladynem wariatem? Ja chcę zachować interes, więc nasze cele są spójne. Poza tym, naprawdę myślisz, że byłbym w stanie zrobić krzywdę paladynowi? Daj mi czas na organizację tego. Moi ludzie zrobią dla ciebie takie widowisko, którego ty ani ten twój paladyn nie zapomnicie do końca życia. Przyprowadź go, powiedzmy, po północy. Pod kapliczkę Innosa, za wschodnią bramą. Tam mi będzie najłatwiej wszystko zorganizować. Dobra, niech ci będzie, przyprowadzę go. No dobra. Ciekawe, jakie widowisko urządzi. Coś czuję, że to będzie epickie. Gdzie jesteś?
Cholera, co się dzieje? Hej! Mam wieści. Udało ci się dorwać tego handlarza. Tak, był bardzo nieufny. Rzeczywiście posiada sporo boskich przedmiotów, a kiedy mu wytłumaczyłem, jak ważna jest twoja sprawa, zgodził się pomóc. To dlaczego wcześniej uciekał na mój widok? Bał się, że chcesz skonfiskować jego towar i wysłać go do Górniczej Doliny za bluźnierstwo. Teraz to nie ma już znaczenia. Jasne. A co takiego dla mnie ma? Jest w posiadaniu oka Innosa, które pozwala widzieć przyszłość, a co za tym idzie, uniknąć wielu zagrożeń. Twierdzi również, że do aktywowania jego ukrytej mocy należy przeprowadzić rytuał ognia. Możliwy tylko przy udziale paladyna. Świetnie! Kiedy ruszamy? Dziś o północy. Mamy się udać do kapliczki Innosa za wschodnią bramą. Wiem, gdzie to jest. Spotkamy się pod kościołem o północy i wyruszymy razem. Dobrze. No to idź pan. Cholera, co się dzieje? Bo chciałem ukraść jeszcze ten jeden eliksir, którego zapomniałem. A, dobra. Może kiedy indziej. No dobra. W takim razie poczekamy sobie do północy. Na ławce. W kaplicy. Czy on powiedział kaplica, czy powiedział... Nie pamiętam. Kaplica powiedział, czy kościół? Kościół chyba. Zobaczymy zresztą. No dobra. Siądźmy sobie. Szybko minęło. Oczywiście. Dobra, jest i on. Kurde, ciekawe co z tego wyjdzie. Czas ruszać. Za mną! Oby tylko nie zorganizował jakiegoś fikcyjnego napadu, w którym ten runner zginie, bo ten Tengral mi nogi z dupy powyrywa. O, patrzcie. Noc, nie noc, a ci nadal stoją w tej kolejce. O nie, sęp. Sęp. Omijam go szerokim łukiem. O, proszę, Ramona tutaj sobie stoi teraz. Ciekawe, co to będzie. Nie potrafię niczego zatrzymać dla siebie. Patrzcie, jak tutaj coś się błyszczy. Czy to rosa? Na ziemi. Jeszcze sobie cyknę zapis. O matko. Gdzie my leziemy? Gdzie jest ta kapliczka? O, nie byłem jeszcze w tym miejscu. Tu jest chata rybaka, której jeszcze nie zwiedziłem. Chyba rybaka. Nie wiem. O, słyszałem kretu szczura. Nie, to dzik. Ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Dobra, dobra. Już idę, spokojnie, chłopie. O dobra, już widzę tę kapliczkę. Czterdeścik. Tak jest. Sobie fajnie dla odmiany troszeczkę wyjść z tego miasta. Co to za gość? Podróżny. O matka. Już się boję.
Co on tu kurde wymyśli? Jesteśmy. Możemy zaczynać? Panowie na spektakl. Tak, przysyła nas Hugh. Czy rytuał ognia jest gotowy? Nie znam żadnego Hugha, ale jeśli mówimy o jakichś rytuałach, to zapraszam na rytuał ognia i stali. Wiedziałem. By rytuał się powiódł, musimy upuścić trochę krwi Baladynowi. Najlepiej całą. Mogłem się tego spodziewać. Naprawdę myślisz, że dacie nam radę? Wam? Źle mnie zrozumiałeś. Ty, młody, możesz odejść. Powiedzmy, że nie należymy do zwolenników władzy królewskiej, a w szczególności... Czemu on tak dziwnie stanął? ...reprezentantów. Oczywiście nasze spotkanie musi pozostać słodką tajemnicą. Jeśli ktoś się o nim dowie, to znajdziesz się w... opałach. Mhm. Nie ma mowy. Nie pozwolę wam go zabić. Cóż, w takim razie podzielisz jego los. Bracie ich! Doigrałeś! Kurde, no. Dobra. Leżą. Co za łajzy, czyli on nas po prostu wciągnął w pułapkę? A może... O cholera! Już myślałem, że nas mają. Muszę przyznać, że jak na kmiotka to walczysz całkiem nieźle. Ale konwenansy nie żadnym kmiotem. Gdzie jest artefakt? I dlaczego przyprowadziłeś mnie do tak niebezpiecznych osób? Wygląda na to, że handlarz wpakował nas w pułapkę. Chciałeś mnie zabić, przyznaj. Byłeś w to zamieszany od samego początku. Zamknij się na moment. Nie przypuszczałem, że będą chcieli nas zabić. Mieli odegrać scenę z tym całym rytuałem, żebyś w końcu przestał pieprzyć głupoty. Oszukałeś mnie. Zasługujesz na karę. Uspokój się i chociaż raz pomyśl trzeźwo. Bogowie nie zostawili po sobie żadnych mitycznych artefaktów. Liczą się tylko twoje umiejętności i wsparcie innych członków zakonu. Nie potrzebujesz żadnych boskich świecidełek, by dobrze wykonywać swoje obowiązki. A cholera z tobą! Ktoś taki jak ty nie może zrozumieć misji prawdziwego paladyna! Moc Inosa prędzej czy później będzie należała do mnie. Teraz jednak zejdź mi z oczu. Muszę porozmawiać z Tengralem. Ten starzec naprawdę zaczął mi już działać na nerwy. Serio? Jaki niewdzięczny fagas, no. Dobra, Inosie, proszę mnie uleczyć. O! Super. Punkty trafień, odyszkę. Co za gnój! Obsesja Runara omal nie zabiła nas obu. Na szczęście, mimo swojego nierozgarnięcia, walczyć potrafi całkiem nieźle. Muszę porozmawiać z Tengralem o całej sytuacji. No właśnie. Zobaczcie, obok są jakieś kopalnie, ale tę część później zwiedzę. Na razie idę jeszcze wykonać tego questa do końca. Na pewno tutaj jeszcze przyjdę. Przyjdę, bo w sumie chciałem jeszcze znaleźć to wejście kanałami do miasta, o którym kiedyś słyszałem. No i w kanałach też są bestie, także może być ciekawie. Co za debil z tego Runara, nie mogę. Jeszcze oczywiście mnie opierdzielił. Ciekawe, co na to powie ten handlarz. Jak mu to wytknę. No i co? I znowu wędrówka po tym pięknym mieście. Hola, o Jezu. Nie ma. Hola, nie ma. No już, już. Człowieku, źle skręciłem, spokojnie. Ten już, hola, nie wiadomo co. Mój mąż uważa inaczej. Dobra, czekajcie, jak tutaj najbliżej. Dobra.
Podejrzane typy. Dziwne, że mnie nie atakują, co? Czy ja tu widziałem kuferek? Nie. Takiej skrzynki. Dobra. Okej. Zobaczymy, co ten cwaniaczek ma na swoją obronę. Ale będzie chyba wpierdziel, coś czuję. To najpierw pójdę do niego, a potem sobie wrócę do tego Tengrala. Ale chyba nie będzie zadowolony ze mnie. Nie miałem się mieszać w te całe jego pierdoły, tylko mu jakoś wybić z głowy to. No dobra. Zobaczymy. Pewnie myślał, że nas zabiją te zbiry i będzie miał nas z głowy. Cwaniak. Cholera! Co słychać? Znowu przyszedły... Serio? I co, tak po prostu? Nic... Nic mu nawet nie powiesz, Marvin? Koleś mało was nie zabił. Ech, nie rozumiem tego. Dobra, ale Tengral pewnie śpi teraz. Poczekamy na niego do rana. Jest. Hej, ty! Runar nie będzie już sprawiać problemów. Tak, rozmawiałem z nim. Wygląda na to, tak? Że chłopak się opamiętał. I chętnie usłyszę, co mu w tym pomogło. W dużym skrócie prosił mnie, abym odnalazł dla niego tę całą boską relikwię. Znalazłem faceta, który twierdził, że jest w jej posiadaniu. Zwabił nas w pułapkę i próbował zabić. Podobno nieźle się spisałeś i nie zdradziłeś Runara, gdy miałeś ku temu okazję. Gdybym go zdradził, i tak nie pozwoliliby mi tak po prostu odejść. Poza tym przegapiłbym pokaz umiejętności Runara. Miałeś rację, wybitny z niego szermierz. Cóż, widziałem w swoim życiu lepszych, ale faktycznie chłopak ma ogromny potencjał. Zrobiłem to, o co prosiłeś. Co z twoją obietnicą? Sprawiłeś się powyżej oczekiwań. Nie tylko pozbyłeś się naszego wstydliwego problemu, ale pomogłeś zrozumieć Runarowi ważną lekcję. Proszę, oto dokumenty. Weź też te swoje światła. A, dziękuję. Niech wskażę ci drogę w twoich najczarniejszych godzinach. Również. Referencje Tengrala. No dobrze. Przeczytam sobie jeszcze te pozostałe księgi. Znaczy, pozostałe tomy tego przewodnika. Tom 5. Farma Bermara. Na południowym zachodzie od ustronia żeglarza znajdziesz farmę należącą do właściciela ziemskiego Bermara. Jej mieszkańcy cenią sobie ciężką pracę i są z niej wyraźnie dumni. W przeciwieństwie do tych z Silbach przyjmą cię z otwartymi rękami, rzecz jasna, dopóki twoja obecność nie stanie się dla nich ciężarem. Mimo że gospodarstwo otaczają zewsząd lasy i wiedzie do niego tylko jeden trakt, ludzie zdają się nie przejmować bandytami i dzikimi zwierzętami. Jeden z pracowników o imieniu Hod twierdzi, że to zasługa boskiej interwencji i tego, że tutejsi mieszkańcy żyją w zgodzie z naturą. Trudno jednak mi wierzyć w słowa faceta, który nigdy nie rozstaje się z butelką grogu. Bermar jest zupełnym przeciwieństwem swoich pracowników. To człowiek nerwowy i opryskliwy, zwłaszcza wobec swojego syna, Kyla, którego ciągle goni do pracy. Z drugiej strony nawet go rozumiem. Kierowanie pracą na farmie to duża odpowiedzialność. Mimo swojego ciętego języka, Bermar wzbudza w ludziach szacunek. Podobno utrzymuje też dobre relacje z gildią kupiecką Araxos, której najemnicy często odwiedzają farmę. Dobrze. Na farmie byliśmy. Nie byliśmy w winnicach. Ciekawe, co na ten temat
ma do powiedzenia ta księga. Będąc na Archolos, grzechem byłoby nie odwiedzić jej słynnych winnic, na których powstaje prawdopodobnie najlepsze wino na świecie. Na wyspie znajdują się dwie uprawy winogron. Jedna na północy, w pobliżu miasta, a druga na południu, niedaleko wioski. Każda z nich charakteryzuje się odmienną polityką pracy i rzecz jasna smakiem wytwarzanego wina. Północna winnica, zarządzana przez niejakiego Valerio, produkuje mocne i wyraziste trunki, które bezpośrednio trafiają na stoły bogatszej części społeczeństwa. Choć właściciel liczy sporo lat na karku, wciąż żywo wypełnia swoje obowiązki. W pracy pomagają mu jego dwaj synowie, którzy lekko mówiąc nie pałają do siebie miłością. Dam sobie głowę uciąć, że gdy staruszek dokona żywota, między braćmi w ruch pójdą noże. Praca w winnicy południowej kieruje rywalizująca rodzina winiarzy, rodzina Arazola. Produkuje ona wina lekkie i słodkie, kontrastujące z ciężkimi, aromatycznymi napojami konkurenta z północy. To właśnie jej trunki najbardziej przypadły mi do gustu. Kobieta twierdzi, że nie zarabia na nich za dużo i musi szukać rynków zbytu, gdzie się da. Jej pracownicy wydają się dużo milsi od ludzi z północy i co najważniejsze, są też o wiele bardziej otwarci na obcych. Okej, czyli na wyspie są aż dwie winnice, a my jak dotychczas jeszcze nie byliśmy w żadnej z nich. Nie byliśmy też w Wilczym Leżu, o którym jest tom siódmy. Zobaczmy. Na wschodzie wyspy, tuż za Mielerzami i dużym jeziorem, wznosi się górska forteca nazywana przez miejscowych Wilczym Leżem. Podobno rządzi nią pewien burgrabia, który lata temu odzyskał ją z rąk poprzedniego właściciela. Próbowałem dowiedzieć się więcej o historii tej warowni, ale ludzie, których spotkałem nieopodal, byli milczący i niechętni do rozmowy. Miałem wrażenie, jakby czegoś się obawiali. Choć na pierwszy rzut oka twierdza wygląda na leciwą, da się wyczuć pewien bijący z niej majestat, pamiątkę po czasach minionej chwały. Drogę przez bramę zagrodził mi barczysty wartownik odziany w pełną zbroję od stóp do głów. Posturą przypominał golema. Co prawda nie wyjął wielkiego zatkniętego na plecach topora, ale stanowczo kazał mi się cofnąć. Posłuchałem. Helmut, butnik pracujący po drugiej stronie jeziora, zdradził mi, że ci wojownicy czasem odwiedzają jego placówkę i sprawdzają, czy węglarze wykonują pracę jak należy. W jakim celu? Nie chciał powiedzieć. Był małomówny, podobnie zresztą jak mieszkańcy Wilczego Leża. A może po prostu bał się tych zakutych łbów? Gdybym był tobą, czytelniku, omijałbym to miejsce szerokim łukiem. No cóż, zobaczymy. Ja na pewno szerokim łukiem tego miejsca omijać nie będę. Na pewno kiedyś tam trafię. Mam jeszcze jedną księgę. Jeżeli to, co dostałem od handlarza, to jest pełen zestaw, powinienem dostać jakąś super premię za przeczytanie całości. Tom 8, klasztor. Tak jest. Dostałem nie tylko doświadczenie 50, ale też 10 punktów trafień. Zobaczmy, co piszą o klasztorze. Choć magowie ognia przez wieki dwoili się i troili, by mieszkańcy Archolos oddawali pokłony jedynemu prawdziwemu według nich bóstwu, ich wysiłki spełzły na niczym. Najlepszym tego dowodem jest położony we wschodniej części wyspy klasztor Adanosa. O! To tam jeszcze nie byłem. Na prośbę mojego kontrahenta udałem się do przybytku, by osobiście dopilnować transportu towarów. Nie mogłem jednak powstrzymać się przed rozejrzeniem się po okolicy. Kompleks klasztorny doprawdy przyćmiewa swoim majestatem nawet gmach pałacowy w mojej ojczyźnie. Jestem pewien, że to dzieło sztuki architektonicznej nie mogło wyjść spod dłuta śmiertelnika. Budowla wznosi się na dwóch wyspach, większej, na której mieści się przytułek, a także skrzydła dla magów wody i nowicjuszy oraz mniejszej przeznaczonej dla członków Najwyższej Rady. Magowie żyją dość skromnie. Mimo wielkiej mocy, jaką z pewnością dysponują, większość czasu spędzają na modlitwie i nauczaniu nowicjuszy. W przeciwieństwie do swoich kolegów z miasta, nie żebrzą o datki na kościół, ale starają się być samowystarczalni, sadząc zioła i warzywa. Za dnia klasztor jest imponujący, ale jego prawdziwe piękno ujrzysz, gdy już zajdzie słońce. Przedziwne kryształy rozmieszczone wzdłuż ścieżek rozświetlają pogrążający się we śnie przybytek,
żarząc się wszystkimi odcieniami błękitu. No, powiem szczerze, że nie miałem świadomości tego, że istnieje klasztor magów wody tutaj, co jest naprawdę zarąbiste. Zobaczmy, tych punktów trafień, czy inaczej punktów życia, mam już 316 dzięki tym wszystkim premiom. Sprawdzę sobie jeszcze wpis w dzienniku dotyczący obywatelstwa, ale wydaje mi się, że byłem już u wszystkich ludzi. Zobaczmy. Leon i Kuno. Tu już mam od Leona referencję. Mam od Fridy i Tomasa również. Od Ramony, od Ruda i od Tengrala. Mamy komplet, moi drodzy. Ale to już pokażę w przyszłym odcinku, jak zostaję obywatelem tego pięknego miasta. Dzięki, że byliście. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę. Bardzo by mi to pomogło w rozwoju kanału. No i trzymajcie się. Do zobaczenia jutro o godzinie 17 z nowym odcinkiem. Cześć!